3 grudnia przed godziną 10 w Dzierżoniowej na ulicy Bielawskiej doszło do zdarzenia drogowego. Jak ustalili funkcjonariusze drogówki, 46-letni mężczyzna, który kierował motorowerem w stanie nietrzeźwości, mając 1,48 promila alkoholu w wydychanym powietrzu, potrącił na przejściu dla pieszych 64-letnią kobietę. W wyniku zdarzenia nikt z uczestników nie doznał poważnych obrażeń ciała. Postępowanie w tej sprawie prowadzą dzierżoniowscy funkcjonariusze dochodzeniówki.